Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 18 werset. Czego Pismo Święte uczy w tym fragmencie? Zwiastował dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie, 17, 18. Pan Jezus zmartwychwstał. Tak, umiłowany czytelniku Biblii, zwróć na to uwagę, co głosił apostoł Paweł o Jezusie i zmartwychwstaniu. Dlaczego nie o Jezusie i wcieleniu, lub o Jezusie i ukrzyżowaniu? Czy dlatego, że te głębokie i bezcenne tajemnice nie zajmowały miejsca w apostolskim nauczaniu? Przeczytaj pierwszy list do Tymoteusza 3,16 i list do Galacjan 4,4-5, aby uzyskać odpowiedź. Te fragmenty rozstrzygają kwestię fundamentalnych doktryn o wcieleniu i ukrzyżowaniu. Paweł głosił i nauczał i z zazdrością obstawał przy zmartwychwstaniu. On sam został nawrócony na zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa. Pierwszy raz, gdy apostoł Paweł widział Jezusa, to widział Jezusa z Nazaretu zmartwychwstałego. Ujrzał go jako zmartwychwstałego człowieka w chwale. Paweł głosił Ewangelię o zmartwychwstaniu. Pracował, aby przedstawić każdego człowieka doskonałego w zmartwychwstałym, uwielbionym Chrystusie. Nie ograniczał się tylko do kwestii przebaczenia grzechu i zbawienia od piekła, cennych ponad wszelką cenę, jak te owoce odkupieńczej śmierci Chrystusa. Zamierzał i zmierzał do chwalebnego celu i zamierzał przedstawić Chrystusowi oblubienicę czystą. Zmierzał do celu, jakim jest zasadzenie duszy w Chrystusie i utrzymanie jej tam. Tak, pogrzebani będąc z Nim w chrzcie, którym też razem z Nim jesteście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych, i was, którzy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu swojego ciała, razem z Nim ożywił, odpuszczając nam wszystkie grzechy. List do Kolosan 2:12-13. Takie było głoszenie i nauczanie apostoła Pawła. Taka była jego Ewangelia. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. W przeciwieństwie do wszystkich form ludzkiej religijności i cielesnego pietyzmu pod słońcem, życie w zmartwychwstałym Chrystusie było głównym tematem Pawła. To nie było jedynie przebaczenie i zbawienie przez Chrystusa, ale żywy i bliski związek z Nim, z Chrystusem. Ewangelia apostoła Pawła zasadziła duszę od razu w zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusie. Odkupienie i przebaczenie grzechów było oczywistą i konieczną konsekwencją. To była chwalebna Ewangelia błogosławionego Boga. Pan Jezus zmartwychwstał. Zwiastował Paweł, apostoł, dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 17, rozdział 18, werset.